Uszanowanko! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej... w kolejnym odcinku z serii darmowej gry na Steam. O, nigdy nie potrafię tego sobie jakoś w głowie ułożyć, co i jak powiedzieć. Jest to kolejny darmowy tytuł, tylko widzę, że coś mi się tu zbugowało. Chodzi o to mi konkretnie, że mam pieniążki, kiedyś grałem, tak z 2 lata temu chyba w tą grę. To mi nazbierało 550 tysięcy, tak? Czy to jest 5... Chyba to jest, no bo 5K. Chyba, że jako tysiące, ale to może? Wiecie, co nie jest to. Dobrze, mniejsza. W każdym razie mam dużo pieniążków. Na czym polega gra? Gra polega na tym, jak sama nazwa wskazuje, Clicker Heroes, tak? Dobrze mówię, Clicker Heroes? Clicker Heroes. Polega na tym, aby klikać na moby i je jakby pokonywać. Zaczyna się od tego, że klikamy myszką, co zresztą teraz słychać. Tak jest. Napieprzamy moby. Tu widzicie, poziom 11, pustynia. Musimy zabić 10 mobów, już mamy. Desert level 12, kolejny, czyli kolejne 10 mobów. I napieprzamy je. Z czasem, jak je zabijamy, widzicie, że lecą pieniążki, nie? Z nich. Za pieniążki możemy sobie kupić ludzi, którzy będą za nas napieprzać, tak jak tu widzicie. To jest w sumie cały fenomen tej gry. Ta gra działa nawet. O, to jest. Ta gra działa nawet, kiedy mamy wyłączonego Steama, jakby to wszystko w tle wszystko działa. Wszystko. Na pewnie, Albert, pewnie. Zatrudnij go. 400 tysięcy. No patrzcie, co on robi, no. To jest... Teraz to jest troszeczkę bez sensu, bo... Te pierwsze levele to on mi samo przechodzi, tak o. Widzicie to? Aż mi FPS-y spadły, bo gra się sama przeszła. Nie wiem, dlaczego miałem tyle pieniędzy. No mniejsza. No to nie jest teraz istotne. No to sobie mogę coś zbustować, nie wiem co to mi daje, ale zbustujmy. Na tym polega cała gra, po prostu im dalej zejdziecie, tym lepiej. Problem zaczyna się na którychś tam wyższych levelach, jak są bossy. Ja się troszkę dłużej pokonuję i nieraz, naprawdę nieraz, trzeba samemu ponawalać, żeby te bossy szybciej zeszły. Zresztą zaraz to postaram się wam pokazać. Tutaj boss jest co 10 leveli, czyli na 30 wydało będzie, tak? To, nie wiem po co, ale pustujmy. Ciekawe, jaki jest maksymalny poziom. Chyba nie ma maksymalnego poziomu. Oczywiście, że nie ma. No. Zobaczcie, jak to schodzi. O, i to jest boss, widzicie? A tu jest na 25 levelu, proszę. I widzicie, tu jest nawet czas, w jakim musimy pokonać bossa, więc możemy mu pomóc po prostu go bijąc. Pierwszy poziom, czyli Kill the Helpful Adventurer. To jest ktoś, kto jakby... To jest nasz click damage, tak? Teraz zadajemy 298, widzicie? Co tutaj też jest pokazane, 286, to się tam w jakiś sposób boostuje. Ale średni damage to jest 298, widzicie? Tutaj skacze sobie. Zboostujemy to tak kilka razy. I bijemy teraz po 341. I na tym to polega. Oprócz tego, że właśnie moby, które kupujemy, będą to bić, bijemy to również my. Więc to jest jakiś tutaj spoko sposób na klikanie. Ale cała idea tej gry właśnie polega na tym, żeby jak najwięcej kupować tych ziomków i przechodzić dalej. To, co ja mogę więcej powiedzieć? To jest krótki odcinek, gdzie 3,5 minuty zaledwie trwa dopiero. Ale na tym to polega. Jest sklep premium, które daje nam jakieś autoklikery, w sensie myszką. Nie musimy klikać paluszkiem, myszką, tylko to klika samo, jakby ten pierwszy poziom. No ale to jest dla mnie, według mnie przynajmniej, bez sensu. Hero Souls, jakieś 3 Hero Souls, nie wiem co to jest, ale możemy kupić te kryształki. 20 rubinów za 2 euro, czyli to jest jakieś 8 zł. Za 8 zł macie tylko cooldown refresh, w zasadzie. Czyli żeby kupić sobie autoklikera, ale to jest chyba na stałe autokliker. Klik per sekund, 10 klików per sekund. Ile ja robię per sekund? O, chyba mniej. No mniejsza, no to teoretycznie to się opłaca. Ale nie trzeba, bo... Aha, nickname, jakie mam nickname? Gren... Growe. Teoretycznie... Aha, super Albert. Gren Growe. Teoretycznie nie trzeba. Nie chcę klonu, nie chcę, dziękuję. Teoretycznie nie trzeba, bo wszystko idzie zrobić za darmo, więc to jest... Co to jest to? Samo... Co to nam dało? Coś przywołaliśmy, coś co bije. Oczywiście, że nie. Nie chcemy. Możemy kolejnego Ancienta.
wezwać i on kosztuje 2. Aha, to wy coś dodajecie, bonus. Aha, dobra, teraz to są jakieś bonuski. Dobra, to niech będzie. Dobra. Po to są Hero Soul'e właśnie, żeby tych bohaterów sobie ściągać. Tutaj mamy jakieś statystyki. Damage per second w tym momencie to jest u mnie 300 tysięcy. O proszę, na 30 levelu robi się już problem, bo tej ośmiorniczki nie mogę pokonać. Widzicie? Ale to nie jest wcale aż tak fajne, jak myślałem. No, jest problem. Jest spory problem do pokonać. Ale to nic, nie poddajemy się. Weźmiemy ciebie i was tutaj. Dobra, i automatycznie widzę, jak tu zaznaczycie tą opcję Farm Mode, Progression Mode. Teraz jest Farm Mode, czyli farmimy pieniążki. To jest automatyczny taki tryb na farmienie pieniążków na tym levelu. Ale jak zaznaczymy Progress Mode, to automatycznie powinny nam przychodzić, jeżeli gra uzna, że dam radę, to automatycznie właśnie powinniśmy przechodzić na bossa, co się stało właśnie w tym momencie. Pozwólcie, że ja trochę ponawalam w myszkę. Na tym to polega, trochę myszkę możecie sobie zepsuć. Ale nie ma co, bo widzę, że nawet nie zdążymy, więc zaznaczamy z powrotem farm moda i wróćmy na level poprzedni, bo nie pokonamy tamtego bossa. Nie ma takiej opcji. Mamy tu jeszcze opcję jakieś questy. Może sobie wystartujemy. Choose one quest to do and get a reward. Co my to możemy sobie wziąć? Może ten quest? A może gold? Weźmy sobie gold. Na czym polega ten quest? Co musimy zrobić? Hold Ctrl and Shift to see dismiss button. Aha, dobra, to nie jest ważne. Noob, Thomas Noob. Nie wiem, na czym to polega. Ale to chyba musimy jakiś combo składać, żeby coś się zrobiło. Tak mi się wydaje. I co, w zasadzie to jest wszystko, na czym ta gra polega. No bo to jest coś, jak było kiedyś cookie clicker na telefonie. No ale jest chyba od Redbit Studio. Chyba nie robi. Ale to nie jest istotne. Wszystko. Jeśli lubicie sobie poklikać na początek, a potem żeby gra za was klikała, jak najbardziej gra jest dla was, także zapraszam do ściągania. No co, no, gra wiele nam nie oferuje, więc wiele od niej też nie oczekujemy. I z racji tego daję jej mocne 8 na 10. Jest tu jakiś klan, są tu jakieś grupy. Może jeszcze znajdziemy jakiś klan. Clan name. Find a random claim. Dobra, i możemy dołączyć do klanu, okej. I to wtedy klanowo jakoś się bijemy, coś tam. Jakieś bonusy to nam daje, ale bez żadnego wielkiego szału. A właśnie, może, wiecie co? Moim celem będzie na tym odcinku pokonać tamtego bossa. A z shiftem? Co to da? Aha, a z kontrolem razy 100. Aha, widzicie, to jest dobre, to nie musimy klikać milion razy. Sprawdźmy bossa, czy damy radę teraz pokonać. Może, jeśli do 15 sekundy będziemy w połowie, to może. Nie damy rady go pokonać jeszcze. Nie damy go rady jeszcze pokonać, no trudno. Ale powiem wam, że i tak jest całkiem spoko. Jak już mówiłem, mocne 8 na 10 za to, że gra nie ma żadnego wielkiego tutaj potencjału. Jedyne co to klikać i zdobywać te wszystkie poziomy. To jest cały potencjał gry. I co, no jak lubicie sobie poklikać, to jak najbardziej gra dla was. Aha, no to wyszło 91 tysięcy. No dobrze. To są miliony, nie tysiące. Brawo, jak myszkę pokonamy w sekundę, bossa powinniśmy też pokonać, bo na tym zaraz się polega. Tu damy sobie 125, a jak? Tu damy sobie to. Dobra, zbudujmy sobie ich jeszcze. Pomóżmy im tego umowy bić pasywne. No farm mode nawet spoko wychodzi teraz. Ale coś, dużo pieniędzy dostajemy, coś mi się to nie podoba, coś tu się chyba zepsuło, że ja tyle pieniążków dostaję, bo nie powinno tyle pieniążków być za te zwykłe mowy. Jakiś samuraj.
Także jak już mówiłem, no wiele tego tutaj nie ma, community jakieś to ma. Aha, włącza się nam strona internetowa, co nie jest zawsze czymś przyjemnym do oglądania. Znowu to kliknąłem. Twitter, quality. Coś to zmienia? Quality? Chyba nie. Jak się wydaje. Autoklikery, no widzicie, można kupić za te kryształki. 20 kryształków kosztuje 2 euro, czyli 8 zł. Co kto lubi. Dobra. Mamy kolejny level tego typka. A moim zadaniem, mam nadzieję, że na ten odcinek będzie pokonanie tamtego bossa, no bo chcę wam to pokazać, jak to fajnie wygląda. Że to nie jest takie proste, jak to się wydaje. Naprawdę trzeba pofarmić te pieniążki. Ole pieniążki po prostu. No tak, zresztą to miałoby sens. Pyk, 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 pyk. Dobra. Zostawimy sobie jeszcze ciebie, hopie. Dobra, jeszcze jeden level ci damy. No nie wiem, czy to już możemy się rzucić na tego bossa, czy może nie. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Widzicie, że te szczury cały czas zabijamy w sumie z taką samą prędkością. Jaki mamy DPS? 630 per sekund. Click damage jest 296, ale nam kliki to liczy, zobaczcie. 30-40 razy kliknąłem. Chyba cały czas tak grałem, bo nie wierzę, że 10 to jest. To jest niemożliwe. Czy wy nam coś dajecie tutaj? No tak, dajecie cały czas critical damage click i per combo active click. Dobrze, to cały czas tam dajecie jakieś bonusy. A to idzie progres, to po prostu trzeba zebrać tyle pieniążków, ile tutaj jest. Więc no, w ten sposób to działa, już rozumiem dopiero. Końcu. To jest chyba hero, tak? Leon. To Leona zboostujmy sobie. I co, idziemy na bossa? Jak myślicie, czy to już, czy to już? Czy już warto iść na bossa? Spróbujmy. Ale mi to będzie palec nawalał! No! O, jak mi palec boli, ty. Nie zdążymy, ale prawie tego bossa pokonamy, no. Prawie, prawie. Kurka wodna. Trudne to. Aż się spociłem. Nie, no, że sobie się nie spociłem. No widzicie, na tym polega to gra. No, jak już mówiłem, 8 na 10 za grywalność, za grę, ale że nie ma większego potencjału, no to dlatego jest taka ocena. Co, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku z darmowych gier na Steamie. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytulam ci serduszko.